dzisiaj to jesteś już zupełną 100% gwiazdą, udzielasz tu wywiadów. Ja widziałam twojego męża, który już chyba zrezygnował trochę i się gdzieś usunął na bok. Jak właśnie twój mąż reaguje na to, że ty jesteś w Polsce taką znaną osobą? To już trzeba by było zapytać mojego męża o to. Ale jest wyrozumiały? Bardzo mnie wspiera. Jest bardzo zajętym człowiekiem. Jego praca jest niezwykle wymagająca czasowo i umysłowo. A czy może zdradzić, czy nadal się zajmuje dyplomacją, czy to już jest zupełnie inna praca? Tak, szeroko pojętymi stosunkami międzynarodowymi. Robi bardzo ważne rzeczy. Jestem z niego niezwykle dumna i mam nadzieję, że on jest również ze mnie dumny, bo staram się wszystko robić z wielkim sercem i uważam, że u nas w telewizji robimy bardzo ważne projekty, które kształtują nasz kraj w przepiękny sposób. I mam nadzieję, że jest po prostu ze mnie dumny. I myślę, że tak jest, bo bardzo mnie wspiera na każdym kroku i towarzyszy mi przy tych najważniejszych momentach i również na planach zdjęciowych, przy produkcjach. Jest zawsze i za to bardzo dziękuję, bo to jest niezwykle ważne. A wy mówiliście, że chcecie mieć dużą rodzinę, prawda? To jest ten moment, kiedy ogłaszam kolejną ciążę. Tak bardzo byśmy chcieli, na pewno, więc mam nadzieję, że nasza rodzina się powiększy, ale wszystko jest oczywiście w rękach Pana Boga.